Czym jest dla mnie muzyka? No, sposobem na życie, no, to by zabrzmiało pięknie i tak bardzo idealistycznie, ale ciężko tutaj stwierdzić, że jest to sposób na życie. Nazwę taką odskocznią, pewną formą odcięcia się od świata po prostu. No, jest to coś, co pozwala mi się po pierwsze zrelaksować. Często grywasz na ulicy? Swojego czasu zdarzało się to bardzo często. Momentami było, że grałem wręcz codziennie. Niestety w ostatnim czasie z powodu mojej pracy coraz rzadziej mam okazję wyjść pograć. Jest to powiedzmy 1-2 dni tygodniowo, o czym szczerze ubolewam, bo jest naprawdę taka relaksująca rzecz. Po całym tygodniu w robocie, jak wyjdę sobie pograć, to mój mózg przestaje działać i jest po prostu pięknie. Ale najlepiej czuję się grając wieczorem. Powiedzmy od godziny 20 do godzinie 23, ale czasem są też momenty, kiedy mam po prostu ochotę pograć sobie jakoś później, kiedy ludzie już są bardziej wstawieni i skorzy do interakcji, typu nie wiem, tańczą sobie, czy są w stanie na przykład coś zaśpiewać, o ile znają tekst. Jest to coś na pewno ciekawego, bo ja bardzo zawsze lubiłem kontakt z ludźmi, wszechpotrącymi się ludzie. Ja od razu się wtedy cieszę i staram się złapać z nimi jakiś kontakt, bo granie na zasadzie jam jest pomnik i tutaj patrzcie, hamy, sztuka i te sprawy, to tak mija się też z celem. No, to jest zasadnicza różnica pomiędzy ulicą a, nie wiem, salą koncertową. Ulica jest o wiele bliżej do grania, powiedzmy, jakichś koncertów w knajpach, kiedy trzeba nawiązać ten kontakt z człowiekiem, którego słucham, bo inaczej to jest bezcelowa. Wtedy to jest, powiedzmy, taka, no, ty jesteś na zasadzie, o, patrzcie, ludzie, gram sobie, nie przeszkadzajcie mi, nie? Patrzcie, jaki jestem fajny. A jak się łapie kontakt z ludźmi, to od razu jest, po pierwsze, z punktu psychologicznego, to ludzie od razu, wow, zwrócił na mnie uwagę, jaki fajny i nadal gra. O, zmienił coś tam, gra to dla mnie, jak ja się cieszę. Więc jakby w pewnym stopniu można też zaspokoić cudze potrzeby, nie wiem, pod kątem, nie wiem, tam estetycznym. No, tak samo nieraz niestety, to akurat częściej się zdarza w godzinach nocnych. Teraz już raczej staram się nie operować w pewnych miejscach o pewnych porach. Nawet zarzuciłem granie w niektórych miejscach, bo no, taka rola spowiednika dla pijanych ludzi no nie jest fajna, mimo że tam taka najśmieszniejsza sytuacja, podchodzi jakiś chłop. Coś mi tam mówi o jakichś swoich problemach. Ja tak sobie palę papierosa, jak siedzę sobie, tak standardowo po prostu kiwam głową i onomatopeja najlepsze, czyli A po prostu po 15 minutach chłop ucieszony, dziękuję, że mnie wysłuchałeś, i mi wrzucił, nie wiem, chyba 200 zł. No. Ale to tak powiem, psychicznie jest trochę męczące takie sytuacje. Nie ma co się pchać po prostu w tego typu momenty. Jest o wiele więcej lepszych sytuacji, w których można się znaleźć grając.
najlepsza sytuacja? Najlepsza sytuacja? Ta akurat miała miejsce w miejscu, którego nigdy nie lubiłem. To były planty. To był jakoś pierwszy albo drugi rok, jak grałem na ulicy. I siedzę sobie na tych plantach. No i sobie gram. Akurat jeszcze wtedy grałem dużo slajdem. No i akurat była grupa 4 czy 5 Amerykanów i my się przysiedli. No i tak jeden skoczył jeszcze do sklepiku, przyszedł z butelką Jacka. Sobie siedzą, słuchają, śpiewają, bo akurat znali bardzo dużo rzeczy, które grałem. Jeden jeszcze też wyciągnął harmonikę, coś tam poimprowizowaliśmy. I tak po godzinie skończyłem z 5 stówami w futerale i nie wierząc własnym oczom, poszedłem do domu i położyłem się spać. Tak byłem lekko zaskoczony co najmniej. To był jeden, to był mój pierwszy taki naprawdę bardzo fajny wrzut, który dostałem. To jest ciężko powiedzieć, bo jakoś dużo jakichś takich dziwnych sytuacji nie miałem. No, nie wiem, może tutaj chyba to, że raz dostałem mandat za zakłócanie ciszy nocnej. Uwaga, na ulicy Floriańskiej w Sopotę o godzinie 2 w nocy. To może nie była jakaś traumatyczna sytuacja, ale była przede wszystkim absurdalna. Huk, ludzie, nie wiem, muzyczki grające z kebabów i te sprawy akurat się uczepili mnie, ale no już teraz zdobyłem pewien zasób wiedzy, który pozwala mi się skutecznie, że tak powiem, bronić. Tak troszkę po lesersku idzie sobie straż miejska, no to hop, ja sobie odpalam papieroska. Ostatnio mam wrażenie, że to bardzo zelżało, jeżeli chodzi jakby o podejście Straży Miejskiej pod kątem tego parku kulturowego. Mnie już, nie wiem, żeby ci nie skłamać, to od 7-8 miesięcy nie zostałem zaczepiony przez Straż Miejską, niezależnie od godziny lub też mimo tego, że nie wiem, przychodzą ode mnie od parę kroków. Myślę, że tutaj dużym czynnikiem jest to, że oni po prostu znają mnie i wiedzą, że nie jestem tego typu muzykiem, który tu siedzi, drze mordę i śpiewa Łyski moja żono, czy tam jakieś inne wehikuł czasu, czy jakieś takie, tak powiem, kaszanki muzyczne. No, znają moją gębę, wiedzą, że już nie robię żadnego przypału. Generalnie policja to się w ogóle to nie interesuje. Teraz z takich śmiesznych sytuacji pamiętam, jak idą sobie mundurowi na patrolu, pan policjant, pani policjantka i dostaje jeszcze od nich do futera kasę. Wryło mnie na moment, naprawdę. Jak to wygląda z innymi muzykami, którzy grają na ulicy? Kim oni są? No, muzykami nazwę ludzi, których szanuję, czyli którzy w jakiś sposób nie chałturzą. Już tu był przytoczony ten przykład ludzi, co grają dżemy i inne jakieś tam bajery. No to jest moim zdaniem nic więcej jak po prostu chałtura. Jeżeli chodzi o tych muzyków, którzy nie chałturzą, to jest kilku przy rynku. No i z nimi mam bardzo dobry kontakt, no bo mamy wspólną płaszczyznę do rozmowy. Jakkolwiek nie zawsze operujemy w tych samych klimatach muzycznych, to obracamy się w tej muzyce i rozumiemy się. Przykładowo, jak kogoś słucham, to ja go rozumiem. Jak oni mnie słuchają, oni też mnie rozumieją. Działa to na tej zasadzie. Chałturząca, no to klasyczne przykłady meneli stojących z rozstrojonymi gitarami, często na przykład z 3 strunami pod sklepem i Łyski moja żono, kierowniku królu złoty, na piwo, będę szczery, nie na jedzenie, na piwo. Na przykład zawsze mnie wkurzało to, że nie wiem, ktoś gra, druga osoba po prostu biega i biega z kapeluszem, bo to jest już, powiedzmy, forma żebractwa.
Wychodziłem zawsze z założenia, że jeżeli ktoś gra dobrze, to samo się obroni. Jeżeli ktoś będzie mu chciał dać ten pieniążek, no to po prostu podejdzie, a nie, że po prostu ktoś go będzie ścigał z tym kapeluszem, bo to jest żenujące. Szczególnie najbardziej mnie żenuje, jak podchodzą jacyś punkowcy, oczywiście punks not dead, którzy mówią: ty, będę ci biegał z kapeluszem, tyle buły zrobimy. A to jest po prostu bezsensowne, nie wiem. Nie mam ochoty, żeby jakby swoją własną muzykę utożsamiać z formą żebractwa. Inne powody, dla których grasz na ulicy? No oczywiście, pieniądze. Przez długi okres praktycznie z tego grania się utrzymywałem. To mi da się na tym zarobić. Nie będę tutaj przytaczał żadnych sum. Mam nadzieję, że tutaj nazwisko nie stanie przytoczone, żeby się tam jakaś skarbówka nie zainteresowała, czy coś w tym. Ale czy da się z tego wyżyć? Spokojnie. Masz swoje stałe miejsca na granie? Z tego co zauważyłem, co pewien czas zmieniam miejsca i w pewnym miejscu siedzę przez jakiś dłuższy czas. Zaczynałem od takiej najbardziej rynsztokowej ulicy w Krakowie, jaką jest ulica Szewska. Kto widział tą ulicę w piątek lub w sobotę o okolicach, nie wiem, 12, 1, to wie, co się tam dzieje na tej ulicy. Czyli, no, przepraszam za tej określenie ludzkiej wartości, ale są największe prostaki i buraki, z reguły pijane. Kobiety nie nazwałbym kwiatem naszego społeczeństwa. Niestety nie jest to ulica, która należy do takich ulic magicznych. No ale wtedy to były moje początki. Jeszcze nie wykształciłem sobie pewnego zmysłu estetycznego pod kątem wybierania miejsca, w którym grał. Potem akurat padło na ulicę Floriańską, to też jeszcze były początki. Tam akurat znalazłem jedno miejsce, które polubiłem, ale już ze względu na to, że Floriańska ma taką jedną cechę wspólną ze Szewską, mianowicie jest to ludzki rynsztok, to nadal unikam tego miejsca. Takie pierwsze miejsce, w którym naprawdę zaczęło mi się fajnie grać i grałem naprawdę przez bardzo długi okres czasu, jest to ulica Sienna. Jest tam pewien taki sklep z misiami, który ze względu na swoje, po pierwsze, umiejscowienie w szklanym jakby półkole jest jakby naturalnym wzmacniaczem dla dźwięku. Również sama ulica jest stosunkowo wąska, jak na ulice, które są przy rynku, jest wysoką ulicą. To już kamienice są kilkupiętrowe. I tak grałem w tamtym miejscu, no to słychać mnie już było po pierwsze przy małym rynku i przy dużym rynku również ten dźwięk już się rozchodził. No i po drugie, no, też był taki trochę zabieg psychologiczny, często łapały się na niego dziewczyny. No, swojego czasu mnie bardzo cieszyło, kiedy byłem jeszcze taki troszkę nieśmiały pod względem podejścia do płci przeciwnej. No, nie patrz tak na mnie, z czasem mi przeszło, dorosłem. Po prostu mi się wyglądało to słodko, no. A bym zapomniał jeszcze o jednym miejscu, w którym też bardzo długo grałem, ale niestety ze względów prawnych już tam grać nie można. Mam tutaj na myśli tunel przy Galerii Krakowskiej, który łączy, powiedzmy, tam Planty z terenem galerii. 2 lata temu, już nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, kiedy ten remont został zrobiony,
Wtedy z rąk miasta ten teren przeszedł w ręce jakiegoś prywatnego właściciela na parę lat na jakąś dzierżawę i no niestety już tą gęś nie można, bo ścigają. Potem przeniosłem się z tamtego miejsca na Plantę, ale na Plantach to wrażenie był powrót do ulicy Szewskiej momentami. I potem swojego czasu znowu bardzo długo grałem na tej już przytoczonej wcześniej Siennej. Tym miałem okres, że zacząłem grać w Sukiennicach. W Sukiennicach jest naprawdę super. Po pierwsze akustyka, po drugie to tak już... Sukiennice, że tak powiem, były takim pierwszym biznesowym miejscem, w którym zacząłem grać, bo nauczonym doświadczeniem znalazłem miejsce po pierwsze z dobrą akustyką, siłą rzeczy, Sukiennice, zabytek, no to ludzie sobie tam chodzą. To nie mówię o ludziach typu regularny człowiek, łamany, nie wiem, student, łamany przez pijaczek, który egzystuje sobie w Krakowie, tylko dużo turystów przez tamto miejsce przechodzi. Czy chciałbyś związać swoją przyszłość z muzyką? Oczywiście. Myślę, że to byłoby to, co bym chciał robić najbardziej w moim życiu. Też nigdy nie wiadomo, czy to się uda. Bo niestety życie ma swoje pomysły, też tak powiem swoje teorie i nie zawsze to, co człowiek chciałby robić, wychodzi.